Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie na dzisiejszej bardzo specjalnej konferencji z uczestnictwem honorowego gościa. Jestem bardzo szczęśliwa i dumna z faktu, że książka, której poświęcony będzie dzisiejszy poranek, wyszła ze wsparciem obecnego tutaj ministra kultury i dziedzictwa narodowego, pana Bogdana Zdrojewskiego, oraz że stało się to dzięki w dużej mierze inicjatywy naszej ambasady. Dokładnie 2 lata temu obchodziliśmy 90-lecie nawiązania kontaktów dyplomatycznych między Polską i Japonią. Przy tej okazji postanowiliśmy dokonać rekonstrukcji wydarzeń najwcześniejszych i tych, które spowodowały, że pamięć wzajemna o sobie Polaków i Japończyków jest czymś niezwykle trwałym w naszej historii. Historia to jest coś, co przydarza się czasami zupełnie nagle. Siedzieliśmy z panem ministrem przed chwilką w sali klubu prasowego i obserwowaliśmy debatę parlamentarną, w czasie której wygląda na to, że będą decydować się losy obecnego rządu japońskiego. Chcę podziękować za przybycie do Polski, do Japonii pani profesorowi Rutkowskiej. Chcę podziękować za przybycie do Tokio panu profesorowi Inabi oraz panu profesorowi Miyawaki. Hisaisha no kategata ga ichi yoroshiku onegai itashimasu. もう一人はヨゼフ・スコルスキかスカルスキという兵士もいまして、彼はワルシャワ県クトの今でも ある町ですけど、ワルシャワに近いところで出身だから必ずポーランド人であったと、ボジというのはあそこにももちろん収容所があって、日の自国語ですからロシア語とポーランド語とトルコ語とまた、ヘブライ語とドイツ語です。Gazeta,数年前、ガゼタ・ビボルチャ新聞に論文を載せてもらって、その時ロシア捕虜になった子孫に、その当時の兵士の子孫でした。